Straszydło. Podcast kryminalny. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek chciałam zacząć od pewnej informacji. Przyjemnej zarówno dla mnie, jak i mam nadzieję dla Was. Dla tych, którzy nie chcą słuchać tego wstępu, zarówno w opisie, jak i komentarzu napiszę Wam, w którym momencie rozpoczyna się już ta właściwa historia. Mówię o tym na początku, ponieważ po tym, co opowiem, myślę, że nie będzie na to miejsca. Niedawno kanał Straszydło przekroczył magiczną barierę 10 tysięcy subskrybentów. Chciałam Wam za to bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Jest to dla mnie duży sukces, prawie 3 lata, czasem przyjemnej, a czasem ciężkiej pracy. A tak samo jak YouTube, Spotify też cały czas do przodu ciągle rośnie ta liczba subskrybentów, słuchaczy, obserwujących. I w związku z tym chciałabym dla Was dać Wam coś od siebie i dla Was zorganizować rozdanie. Do wygrania jest box, w którym znajdą się rzeczy takie jak... Zaprojektowana przeze mnie świeczka sojowa, którą ręcznie wykonała moja znajoma Ewa. Ewa prowadzi na Instagramie konto fan.candle. Są to świeczki inspirowane muzyką, ale można też zamówić u niej własny projekt, tak jak ja. Skrzyneczka na różne tak zwane szpargały, która jest własnoręczną pracą mojej mamy. I wszystkie jej prace znajdziecie na bp.handmade, również na Instagramie. W boksie znajdzie się też brelok oraz naklejki z logiem podcastu. Myślę, że dorzucę tam coś od siebie, ale niech to będzie niespodzianka, sama jeszcze nie wiem, co tam będzie. Rozdanie zostanie przeprowadzone na moim koncie na Instagramie, ponieważ jest ono dla wszystkich słuchaczy. I będzie też to wygodniejsze, nie pomiesza się z komentarzami na YouTube. Mój Instagram, jeśli jeszcze nie wiecie, to straszydło_podcast. Tam równocześnie z premierą tego odcinka pojawi się post. To znaczy, kiedy tego słuchacie, on już tam jest. Wystarczy, że przeczytacie instrukcję, która znajduje się w jego opisie. To jest pierwsze, ale uważam i mam nadzieję nie ostatnie rozdanie na tym kanale. Dlatego zachęcam Was do obserwowania, sprawdzania tego, co nadchodzi, tego, co, jak to się mówi, w trawie piszczy. To tyle o rozdaniu. Źródła do dzisiejszego odcinka to m.in. wiadomości Onet, O2, Fakt, crime.com.pl oraz anglojęzyczne strony jak Daily Mail czy New York Post. Wszystkie linki do źródeł znajdziecie w komentarzu. A teraz zapraszam Was do wysłuchania historii. Tak jak w poprzednim odcinku, opowiem Wam o zdarzeniach, które miały miejsce niedawno, bo w 2021 roku. Opowiem o wydarzeniach, które bardzo mną wstrząsnęły. Nie jest to długa historia, nie doszukałam się informacji, które zazwyczaj wprowadzają w klimat takich informacji jak dokładny życiorys bohaterów, ale po prostu nie mogłam przejść obok niej obojętnie. Sprawa ta wzbudza we mnie skrajne emocje i myślę, że podobnie będzie z Wami. Wiem, że już używałam tego określenia, ale to, co się wydarzyło, jest naprawdę bardzo wstrząsające i po zapoznaniu się ze wszystkimi dostępnymi informacjami naszła mnie myśl, co by było gdyby. No właśnie, co by było gdyby? Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną swoimi refleksjami po wysłuchaniu tego odcinka. Przenieśmy się do Rosji. 25 sierpnia 2021 roku. Wieś Wintaj. Wieś w obwodzie samarskim. Dwóch przyjaciół postanowiło spędzić jeden z tych letnich wieczorów razem.
Po pracy Wiaczesław Matrosow i Oleg Sfiridow poszli do domu tego pierwszego. I wiadomo, jak to dorośli ludzie, bo mieli kolejno 34 i 32 lata. Dla lepszego humoru podczas spotkania pili alkohol. W pewnym momencie ilość wypitego trunku była już zbyt duża i panowie usnęli. Pierwszym, który się obudził, był Wiaczesław. Nie wiadomo w sumie dlaczego, ale wpadł na pomysł, aby przejrzeć telefon swojego przyjaciela. A to, co tam znalazł, może inaczej, na pewno nie spodziewał się, że zobaczy to, co zobaczył. W nagraniach Olega odnalazł filmiki, na których ten wykorzystywał dziecko. Dopiero po chwili rozpoznał w tym dziecku swoją córkę. Filmik miał być nagrany 2 lata wcześniej, czyli gdy ta miała zaledwie 6 lat. Dziewczynka powiedziała do swojego oprawcy: Olek, już wystarczy, już nie mogę. Chcę iść do domu. Nie będę opisywać tego bardziej, ale oprócz molestowania Sfiridow dopuścił się też gwałtu. Wiaczesława ogarnęły wszystkie możliwe emocje równocześnie i przepraszam, że się wtrącę, ale mnie przed chwilą też. Był zrozpaczony, wściekły, poczuł wstręt do tego człowieka, którego znał wiele lat, któremu ufał i nazywał swoim przyjacielem. Przez głowę przeleciało mu wiele myśli. Ile razy do tego doszło? On wraz z żoną niejednokrotnie zostawiali dzieci z Olegiem, kiedy potrzebowali opieki. Mężczyzna wzbudzał sympatię, ale przede wszystkim był właśnie przyjacielem nie tylko jego, ale rodziny. Kiedy przeszedł pierwszy szok, Wiaczesław postanowił skonfrontować się z rzeczywistością i zadać Olegowi najtrudniejsze pytanie w życiu. Dlaczego? Mężczyźni zaczęli się kłócić, a po chwili doszło do rękoczynów. Na to wszystko naszła Natalia, żona Wiaczesława. Kobieta zobaczyła posiniaczonego Olega oraz swojego męża, który zachowywał się, jakby postradał rozum. Początkowo nie rozumiała, co się dzieje. Myślała, że doszło między nimi do sprzeczki, pijackiej awantury. Zaczęła dopytywać i wtedy Oleg wykorzystał sytuację. Wybiegł z domu Matrosowów i zwyczajnie uciekł. To był mój najlepszy przyjaciel. Ufałem mu. Ufałem, że dobrze opiekuje się naszymi dziećmi. Ufałem mu jak samemu sobie. Wspomina słowa męża Natalia. Wiaczesław był nadal w posiadaniu smartfona Olega. Pokazał żonie nagranie, ponieważ był w takim stanie, że nie potrafił wytłumaczyć jej, co tak właściwie się stało. Był rozhisteryzowany, zszokowany. Nigdy nie widziałam go w takim stanie. Długo zajęło, by wróciła mu przytomność umysłu i by był w stanie wyjaśnić mi, co się stało. Drżącymi rękoma wyjął telefon Olega i pokazał mi wideo. Nie możecie sobie wyobrazić, czego doświadczyłam, gdy je zobaczyłam. Zrobiło mi się niedobrze, kręciło mi się w głowie, cała się trzęsłam. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, że na tym wideo jest nasze dziecko. Para przejrzała telefon jeszcze raz. Znaleźli na nim dowody na to, że Olek nie tylko skrzywdził ich córkę, ale też kilka innych dziewczynek z okolicy. Mężczyzna miał na swoim sumieniu dzieci między 6 a 11 rokiem życia. Cały proceder trwał 5 lat. Przez 5 lat bez żadnych wyrzutów sumienia wykorzystywał niewinne dzieci. Okazało się, że wśród jego ofiar znalazła się również córka jego byłej partnerki, Oksany. Kobieta, będąc w związku z Olegiem, była już po rozwodzie i miała z pierwszym mężem dziecko. Wiaczesław postanowił poinformować o tym kobietę. To był dla niej ogromny cios, ale tu znów niewyobrażalny szok. Razem z Wiaczesławem udała się do domu Olega. I tam Oksana na widok swojego byłego chłopaka wpadła w szał. Złapała go za szyję i zaczęła dusić. Według ich zeznań Oleg był obojętny i niewzruszony. Miał tylko powiedzieć, że w sumie to nie wie, jak do tego wszystkiego doszło. Ludzie, którzy znali jej byłą partnerkę Sfiridowa, opisywali ją jako troskliwą matkę. I nikt nie wątpił w jej niewinność, w to, że kobieta mogła być świadoma i zgadzać się na coś takiego. Praktycznie ciągle był widziany w otoczeniu dziewczynek.
córki jego partnerki czy starszej córki Wiaczesława. Nikomu nawet nie przeszło przez myśl, co mógł z nimi wtedy robić. Powiedziała jedna ze znajomych Olega, również mieszkanka wsi Wintej. Wiaczesław udał się z nagraniami na policję. Ci zadziałali bardzo szybko, nie zbagatelizowali sprawy, przyjęli zgłoszenie i mieli mężczyznę aresztować. Jednak Wiaczesławem wciąż targały silne emocje. Trudno mu się dziwić, ale chyba jeszcze trudniej je sobie wyobrazić. Postanowił po raz kolejny spotkać się z Olegiem, z oprawcą i postawić mu ultimatum. Ten miał albo sam pójść na komisariat, dać się aresztować, przyznać się, albo miał odebrać sobie życie. Oleg sam powiedział swojej ciotce: mam czas do 8:00. Dzisiaj mam umrzeć. Brzmi to niewiarygodnie, ale jeszcze tego samego dnia zaginął. Po około tygodniu, w czwartek 2 września 2021 roku, w lesie niedaleko wsi odnaleziono zwłoki mężczyzny. Były zakopane w płytkim grobie, zwłoki były pocięte i całe we krwi. Policjanci bardzo szybko trafili na trop Wiaczesława i wezwali go na komisariat. Podczas przesłuchania wyznał, co tak naprawdę się stało. Olega dopadł niedługo po tym, jak odkrył całą prawdę. Nie było szans na to, że wybaczy mu coś takiego. Mężczyźni kłócili się i Wiaczesław, tak jak już mówiłam, miał postawić mu ultimatum. Albo odda się w ręce policji sam, albo straci życie. Aby nastraszyć Olega, zabrał go do lasu, wziął ze sobą łopatę i kazał mu kopać sobie swój własny grób. Ciężko jest powiedzieć, co wydarzyło się dalej. Wiaczesław początkowo przyznał się do morderstwa, ale twierdził, że Oleg podczas szarpaniny sam nadział się na nóż. Później te zeznania zmienił. Według wersji numer 2, podczas kopania dołu atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Oleg zrozumiał, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Zaatakował Wiaczesława, jednak ten bronił się łopatą. W końcu przyparty do muru i zrezygnowany Oleg wbił sobie nóż w serce. Spanikowany Wiaczesław zakopał ciało w tym dole i uciekł. Co do takiej autentycznej wersji, nie wiem jak to nazwać, ale ciężko jest mu się wytłumaczyć, ciężko jest mu ustalić jedną prawdziwą wersję. Myślę, że jest to spowodowane jakąś blokadą przez szok, w jakim był wtedy mężczyzna, może nadal jest, był. Powiedziałabym nawet, że wpadł w amok lub szał, który przyćmił jakieś racjonalne rozumowanie i w ogóle zapamiętanie tego, co się wydarzyło. Ale oczywiście nie jestem specjalistą, lekarzem i może też gdzieś tam w głowie sobie to usprawiedliwiam. Chociaż czy osoba, która doprowadza do śmierci drugiego człowieka, powinna być usprawiedliwiona? No właśnie. Wiaczesławowi groziła najwyższa kara, jaką jest dożywocie. Jednak w toku śledztwa zmieniono kwalifikację prawną czynu z morderstwa na podżeganie do samobójstwa czy też namawianie osoby trzeciej, aby popełniła samobójstwo. U nas jest to artykuł 151 kodeksu karnego. Przestępstwo doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie, czy namowa lub pomoc do samobójstwa. W Polsce za to przestępstwo sąd może skazać oskarżonego na karę pozbawienia wolności maksymalnie na 5 lat. W Rosji Wiaczesławowi po zmianie kwalifikacji groziło do 15 lat kary. I mimo tego, co zrobił, cała społeczność stanęła po jego stronie. Naprawdę cała. Kiedy na jaw wyszło, że Oleg molestował dzieci mieszkające w okolicy, ludzie bronili Wiaczesława i żądali jego uniewinnienia. Nie jest mordercą. Bronił swoich córek i nasze dzieci też. Wszyscy są po jego stronie. To opinia wielu osób. Nawet przedstawiciele władz uważali, że Matrosow zrobił to, co musiał, co uważał za konieczne. Każdy normalny rodzic, matka czy ojciec, rozerwałby takiego pedofila na miejscu, powiedział jeden z mieszkańców wioski. Wiaczesław ze względu na powód, który doprowadził do takiej, a nie innej sytuacji, został zwolniony do domu. To znaczy,
oczekiwał na wyrok w areszcie domowym. Normalnie siedziałby w areszcie państwowym, ale ze względu na jego poparcie okazano mu wyrozumiałość. Nie musiał nawet nosić tej bransolety z lokalizatorem. W kwietniu 2022 roku zapadł wyrok. Wiaczesław został skazany na 18 miesięcy odsiadki. Pani adwokatka, która go reprezentowała, powiedziała otwarcie, że wyrok został złagodzony ze względu na okoliczności poprzedzające śmierć Olega, czyli odkrycie przez Wiaczesława nagrań z pornografią dziecięcą, w których Oleg wykorzystywał jego córkę. Społeczeństwo było zszokowane, że w ogóle go skazano. Wiaczesław stara się o ułaskawienie i możliwe, że wydarzy się to jeszcze w tym roku, ale o tym będę informowała Was w aktualizacjach na Instagramie i grupie. Zapomniałam nadmienić, że utworzono petycję, aby uniewinnić Matrosowa. Zebrano 2,5 tysiąca podpisów. Jesteśmy zasmuceni i rozczarowani po usłyszeniu werdyktu, powiedziała Oksana Kazakowa, matka dziewczynki, którą Swiridow też wykorzystywał, oraz jego była partnerka. Na koniec tej historii chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że poszkodowanych było tu wiele. Jedną z nich jest matka Olega, która żyje z piętnem tego, co zrobił jej syn. A z drugiej strony na pewno pękło jej serce, gdy dowiedziała się, czego właściwie dopuścił się Oleg. Po śmierci broniła go, tłumaczyła, że jej syn nie był taki, że musiał być pijany, ale w sumie co innego mogła powiedzieć? Sprawa Wiaczesława i Olega była tak głośna, że zawrzało nawet w polityce. Była deputowana Oksana Puszkina wypowiedziała się, że w kraju potrzeba mocnych środków prawnych przeciwko pedofilom. Zażądała zaostrzenia kar. Czy coś się w tej sprawie ruszyło? Nie wiem. Jeśli ktoś ma taką wiedzę, możecie podzielić się nią w komentarzach. Przypadek Wiaczesława nie jest odosobniony. W historii były już takie sytuacje, gdzie w akcie desperacji rodzice robili krzywdę oprawcom ich dzieci. Chciałam pokrótce przybliżyć Wam te historie, bo są równie ciekawe, o ile tak można to ująć, ale w tej chwili brakuje mi chyba innego słowa. Jedną z głośniejszych takich spraw była historia z RFN, czyli Niemiec Zachodnich, w której główną bohaterką jest Marianne Bachmeier i siedmioletnia córka Anna. Jeśli ktoś jest wrażliwy, to może pominąć ten kawałek i skończyć słuchać. Marianne miała trójkę dzieci, ale wychowywała samotnie jedynie najmłodszą z nich, Annę. Pozostałą dwójkę oddała do adopcji. Nie było jej stać na utrzymywanie tak dużej rodziny, a poza tym pierwsze dziecko urodziła w wieku 16 lat, drugie niewiele później. Z tego względu, że zostały we dwie, to kobieta skupiła się i przelała na Annę całą swoją miłość. Kiedy dziewczynka miała 7 lat, 5 maja 1980 roku, pokłóciła się z matką i z tego względu postanowiła zrobić sobie wagary. Nie poszła do szkoły, co, jak się okaże, było najgorszą decyzją, jaką podjęła w swoim życiu. Ale po kolei. Kiedy Anna nie wróciła ze szkoły, jej matka wiedziała, że coś musiało się stać. Coś niedobrego. Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Rozpoczęto poszukiwania, jednak jeszcze tego samego dnia odnaleziono zwłoki siedmiolatki. Pewna kobieta zaalarmowała funkcjonariuszy, że za zniknięciem i śmiercią dziewczynki stoi jej partner, właściwie to narzeczony. 35-letni Klaus Grabowski. Był on miejscowym rzeźnikiem, który miał przeszłość kryminalną. Mianowicie był oskarżany i karany za molestowanie i gwałty na dzieciach. Był też sąsiadem Bachmeierów, dlatego dziewczynka łatwo mu uległa i została przez niego w pewien sposób zwabiona. Ufała mu, bo widywała go praktycznie codziennie. Zwabił ją do własnego mieszkania. Przez kilka godzin maltretował, molestował i wykorzystywał. Dziewczynka została uduszona swoimi własnymi rajstopami. Mężczyzna porzucił ciało przy kanale nieopodal swojego miejsca zamieszkania, schował je do kartonu.
Tłumaczył się później, że siedmiolatka sama mu się narzucała, że chciała go zmanipulować i zaszantażować. Twierdził też, że nie zgwałcił dziewczynki, ale wystraszył się, gdy ta zagroziła, że powie o molestowaniu matce, jeśli on nie zapłaci jej za milczenie. Oczywiście mówił, że dziewczynka planowała kłamać, a on, mając przeszłość taką, a nie inną, chciał uniknąć kolejnych problemów. Rok później, 6 maja, czyli dokładnie rok i jeden dzień później, odbywał się proces Klausa. Marianne, słuchając jego zeznań, nie wytrzymała. Wstała, wyciągnęła z torebki pistolet i strzeliła do oskarżonego 8 razy. Trafiła 6 lub 7, w zależności od źródeł. Kobieta bała się, że Klaus uniknie kary, gdyż bronił się niepoczytalnością w chwili popełnienia zbrodni. Poza tym w RFN wielu pedofilów uniewinniano, a ona chciała sprawiedliwości dla swojej córki. Przez rok od śmierci Anny, Marianne nie mogła dojść do siebie. Córka była najważniejszą osobą w jej życiu. Marianne wręcz oszalała. Na sali rozpraw po zabiciu Grabowskiego miała powiedzieć: chciałam go zabić, zabił moją córkę, chciałam strzelić mu w twarz, ale strzeliłam w plecy. Mam nadzieję, że nie żyje. Społeczeństwo zareagowało tak jak w przypadku Wiaczesława. Mówili, że zrobiliby dokładnie to samo. Kiedy lekarz badający Bachmeier poprosił ją o próbkę pisma, ta miała napisać na kartce: zrobiłam to dla ciebie, Anno. I ta historia obrosła w legendę, nie wiadomo czy do końca tak było. Ostatecznie skazano ją na 6 lat, z czego odsiedziała 2 lata. Zmarła w wieku 46 lat i została pochowana przy ukochanej córce. Tu za źródło posłużyły mi 2 artykuły, jeden Onetu, drugi Zaginieni przed laty. Aby poznać więcej faktów, odsyłam Was do linków, gdzie znajdziecie zarówno jeden, jak i drugi. Przenieśmy się teraz do USA w stanie Louisiana. W 1984 roku 11-letni Jody został porwany przez Jeffa Dowsetta. Mężczyzna wywiózł chłopca aż 3000 km od domu, do Kalifornii. Jeff był w tamtym momencie 25-letnim nauczycielem karate, a Jody od bodajże roku był jego uczniem. I właśnie przez ten rok poprzedzający porwanie prawdopodobnie wykorzystywał chłopca. Nie raz, nie dwa. W Kalifornii mężczyzna wynajął hotel, gdzie molestował i wykorzystywał 11-latka. Na szczęście ich odnaleziono, zanim doszło do większej tragedii. Jody wrócił do rodziny 1 marca 1984 roku. Jeff został aresztowany i oskarżony o porwanie oraz wykorzystywanie chłopca. 35-letni Gary, ojciec Jody'ego, dowiedział się o tym, że jego syn był wielokrotnie molestowany przez swojego nauczyciela karate. Poczuł się bezsilny, że nie potrafił obronić własnego syna. Zaczął z tego powodu pić. 16 marca 1984 Jeff wrócił do stanu Louisiana, aby stanąć przed sądem. Wylądował na lotnisku, był zakuty w kajdanki. Z samolotu wyprowadzali go funkcjonariusze policji. O jego powrocie zostały poinformowane media, wiedział też o tym ojciec 11-latka i tak naprawdę dostał cynk od jednego z dziennikarzy. I ojciec Gary też udał się na to lotnisko. Założył na głowę czapkę typu bejsbolówka oraz okulary przeciwsłoneczne, po to, aby dziennikarze nie rozpoznali w nim ojca ofiary. W sumie chyba po to, ciężko powiedzieć. Gary stał przy budkach telefonicznych, chwilę rozmawiał ze swoim przyjacielem. Starał się nie zwracać na siebie uwagi. Kiedy wyprowadzono Dowsetta, Gary ruszył w jego stronę i z odległości około metra strzelił w jego głowę. Trafił w jej prawą stronę. Mężczyzna upadł na ziemię i zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali strzelca i rozpoznali w nim właśnie ojca ofiary. Pytali go: Gary, dlaczego? Dlaczego Gary? Całość uwieczniły kamery, zarówno scenę zabójstwa, jak i zatrzymania. Długo krążyła ona w mediach, w różnych dokumentach, trafiła nawet na YouTube, gdzie obejrzało ją ponad 20 milionów osób. Później film został ściągnięty, ocenzurowany, ale wiele osób zdążyło go ściągnąć i tak krąży gdzieś po internecie, po darknecie.
Ja tego filmiku nie szukałam, więc nie pytajcie mnie o link. Gary został okrzyknięty bohaterem. Co ciekawe, jego syn, który później napisał książkę o swojej historii, wyznał, że nie był z tego dumny. Nie chciał śmierci Jeffa. Chciał tylko, żeby już go więcej nie krzywdził. Dla wielu osób, które nie są usatysfakcjonowane przez amerykański wymiar sprawiedliwości, mój ojciec stał się symbolem sprawiedliwości. Mój tata zrobił to, co wszyscy mówią, żeby zrobili, jednak tylko niewielu się na to zdecydowało. Powiedział po latach Jody. Podobno sędzia nie chciał skazywać Gary'ego za to zabójstwo, ale w świetle prawa musiał. Dlatego Gary został tak naprawdę, dostał tak zwane zawiasy na 5 lat, kuratora oraz do odpracowania 300 godzin społecznych. W wieku 67 lat, na rok czy dwa przed własną śmiercią, w wywiadzie powiedział, że nie żałuje tego, co zrobił i zrobiłby to ponownie. Linki do źródeł tej sprawy też znajdziecie w komentarzu. Ostatnia historia to tak w bardzo dużym skrócie, jeśli będziecie chcieli, to może kiedyś opowiem o niej coś więcej, bo musiałabym się w nią naprawdę wgłębić. Możliwe, że wpadł wam nieraz w ręce artykuł o sprawie z 2020 roku. O tytule ojciec zabił byłego chłopaka córki, bo zrobił z niej seksualną niewolnicę. To była bardzo głośna sprawa. W październiku 2020 roku John Eisenman uprowadził, zatłuk i zadźgał Andrew Sorensena. Kiedy społeczeństwo dowiedziało się, że dopuścił się morderstwa w akcie zemsty za to, że były chłopak jego córki, w cudzysłowie, udostępniał jej ciało innym mężczyznom za pieniądze, mało kto krytykował Eisenmana. Stał się też czymś w rodzaju bohatera, bo jak pokazały nam poprzednie historie, ludzie utożsamiają się z takimi osobami i twierdzą, że zrobiliby to samo. Po roku okazało się, że motyw był prawdopodobnie zmyślony, raczej na pewno. Córka Eisenmana była uzależniona od metamfetaminy, a Andrew zginął dlatego, że przejął dużą gotówkę i nie chciał jej oddać. Sprawa, śledztwo dalej jest w toku, proces chyba też, albo jeszcze nie ma procesu. Jak mówię, musiałabym się w to wgłębić. Po nowych doniesieniach społeczeństwo oczywiście nie jest już tak przychylne zabójcy. Jestem ciekawa, jakie jest wasze stanowisko w tej sytuacji. To znaczy, mam na myśli wszystkie te historie, tą główną historię, nie ostatnią. Czy według was motyw zemsty jest usprawiedliwieniem dla takiej zbrodni? Czekam na wasze opinie. Jeśli są historie, o których chcielibyście usłyszeć, zostawiajcie propozycje w komentarzach. Mogą być stare, świeże, polskie, zagraniczne. Chciałabym przygotowywać też materiały, na które wy czekacie z niecierpliwością, nie tylko ja. Komuś zrobić jakąś miłą niespodziankę, jeśli lubi ten podcast. Pamiętajcie o rozdaniu z okazji 10 tysięcy subów. Rozdanie na Instagramie straszydło_podcast. Jeszcze raz wam dziękuję. Uwielbiam was. Naprawdę dzięki. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.